Cześć. Po ogłoszeniu odejścia Marka Papszuna z Rakowa mam małą refleksję, ile musimy czasem odebrać sygnałów, by dopuścić je do siebie. Jak bardzo czasem nasza głowa nie przyjmuje wiadomości tak konkretnych, że właściwie od spełnienia dzieli je tylko oficjalne potwierdzenie. Marek Papszun mówił przecież wprost, że ta przerwa od pracy jest mu potrzebna i nastąpi prędzej niż później. I mówił to przy tylu okazjach, że tylko szaleniec nie traktowałby tego jako zapowiedzi. No i nadszedł dzień, w którym zwołano konferencję z udziałem Papszuna i Michała Świerczewskiego, a właściwie nikt nie przypuszczał, że zaraz ogłoszą to, co ogłosili. Specjalnie mówię tutaj o obecności właściciela klubu, bo on akurat unika mediów w stopniu prawie że maksymalnym, a ostatnia konferencja, jaką zaliczył, była jeszcze w drugiej lidze. Tyle sygnałów, kurczę, a naprawdę nikt, kto znalazł się w budynku klubowym, nie przypuszczał, co się zaraz wydarzy. Ani dziennikarze, ani pracownicy klubu, ani piłkarze. Gdybym miał zdefiniować szok, to pewnie powołałbym się na ten przykład. Nawet jeśli my, głupi, byliśmy na ten szok przygotowywani. Zaproponowaliśmy Markowi Papszunowi przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. I to, co dzisiaj mogę ogłosić, to że nasza współpraca decyzją trenera od kolejnego sezonu nie będzie kontynuowana. Powiem wam szczerze, w tej sprawie nie dziwi mnie rezygnacja Papszuna przed prawdopodobną walką o Ligę Mistrzów. Poważnie. Z jednego powodu. Nie zakładam, że Marek Papszun nie jest świadomy, z czego rezygnuje. Większość polskich trenerów nigdy nie będzie miała okazji zagrać o Champions League i jest to na tyle elitarne wyzwanie, że w teorii każdy o nim musi marzyć i po prostu nie ma nic do stracenia. Jeśli się przegra, to dołączy się do tych trenerów, do których po latach nikt nie ma pretensji o te porażki, bo przecież takie jest nasze miejsce w tym łańcuchu pokarmowym. Jeśli wygra, przejdzie do historii. Przecież Marek Papszun to wszystko wie i skoro nie chce się tego podjąć, to po prostu ma jakieś mega ważne powody. Nie chcę spekulować, ale w sumie sam na konferencji powiedział, że niezłym tropem jest sytuacja rodzinna i to, co rodzinie obiecał. Czyli, że wkrótce nadejdzie dzień, w którym priorytety się zmienią, bo przez ostatnie lata to piłka była numerem jeden. I nie mnie oceniać, ale myślę, że też żadnemu z nas prawidłowość takiej decyzji, bo nikt z nas nie mieszka w domu Marka Papszuna i nie jest w stanie lepiej od niego stwierdzić, co w jego życiu dziś powinno być najważniejsze. Człowiek potrzebował przerwy, mówił o tym głośno i teraz podważanie tego momentu i mówienie, że nie jest dobry, byłoby, mam takie odczucie, lekko niesprawiedliwe. A już zupełnym absurdem są teorie, że Papszun wyzwania pod tytułem Europejskie Puchary się po prostu przestraszył. Równie dobrze mógł się przed tym sezonem bać, że po dwóch latach sukcesów teraz czas na zjazd. Sukcesów, bo mówimy o dwóch wicemistrzostwach i dwóch pucharach klubu, który niedawno znajdował się na prowincji polskiej piłki. A Papszun jednak poprzedni kontrakt przedłużył. Podsumowując, nie, Marek Papszun nie bał się kolejnych wyzwań. Z jakichś przyczyn potrzebował przerwy i tyle. To, że dziennikarze nie wyniuchali odejścia Papszuna, pewnie może być uznane za rzecz kompromitującą nasze środowisko. I okej, akceptuję to. Choć nie bardzo wiem, jak ktoś miał to wyniuchać, skoro o tym tąpnięciu wiedział tylko właściciel Rakowa, trener Papszun z rodziną, co oczywiste, i pewnie na jakimś etapie tej sprawy prezes Piotr Obidziński. Jeśli żaden z nich nie puścił pary z ust, a nie puścił, to wszystkie ścieżki dotarcia do newsa były odcięte. Coś wam powiem. Budynek klubowy Rakowa jest maleńki. Idąc tam na konferencję, przechodzi się obok czegoś, co przypomina salkę gimnastyczną. Tam akurat do treningu szykowali się piłkarze i siłą rzeczy, mijając ich, można było ich zaczepić. Każdy był ciekawy, co się wydarzy, ale żaden nie wiedział. A przecież z piłkarzami Papszun żyje bliżej niż z dziennikarzami. Sam przed konferencją rozmawiałem z Michałem Szprendałowiczem, czyli rzecznikiem Rakowa, i usłyszałem przekonywania, że on nie ma pojęcia, co zaraz się wydarzy. Mało tego, że pojęcia nie ma nawet przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa. To tyle w temacie braku newsa, choć nie mówię tego bezcelowo. Po prostu, skoro nikt nie był w stanie dowiedzieć się przed czasem o odejściu trenera, trudno liczyć, że dziennikarskie spekulacje nad nazwiskiem następcy czy kandydatów mają jakąkolwiek wartość. Każdy kibic może przecież teraz strzelać. Szulczek, Myśliwiec czy inny Janusz Niedźwiedź. Ale to nic więcej jak gadanie dla gadania. Nie widzę też sensu pochylać się nad tym, kto powinien być kolejnym po Marku Papszunie, skoro Michał Świerczewski tego faceta już wybrał. Dokonało się, choć jeszcze się nie ogłosiło. Trener jest wybrany. Mamy uzgodnione warunki finansowe. Musimy podpisać i sfinalizować właśnie temat umowy. W poniedziałek w takim razie ogłosimy termin, kiedy podamy nazwisko nowego szkoleniowca, który poprowadzi Raków
kolejnym sezonie. Natomiast śmiało mogę powiedzieć, że jestem o ten wybór spokojny. Wiem, że teraz modne jest walenie w dziennikarzy, którzy chwalą Raków za jego działania, ale tak właściwie nigdy nie usłyszałem konkretnie, tak z argumentami, dlaczego ktoś miałby Rakowa nie chwalić. Gdy krytykowane za skąpstwo szefostwo Lecha na przykład zmieniło taktykę i zaczęło wydawać pieniądze w celu zwiększenia jakości zespołu, też pojawiły się ciepłe słowa uznania i ze strony dziennikarzy i kibiców. Gdy nie zatrzymali Dawida Kownackiego, znów była krytyka. To naprawdę jest bardzo prosty mechanizm. Tak jak jest prosty w przypadku Rakowa, który przez ostatnie lata szedł wyłącznie do przodu, więc pojawiały się słowa uznania, a nie krytyki. To jest logiczne. A szedł między innymi dlatego, że Michał Świerczewski kilka lat temu doskonale wiedział, jakiego trenera szuka. Nie patrzył na jakąś ogólną karuzelę z nazwiskami, a chciał wyłowić kogoś pasującego pod jego wizję. Nie faceta, którego będzie mógł tylko wpisać w protokół, bo to w sumie fajnie mieć jakiegoś trenera, skoro wszyscy mają. Tym bardziej jestem spokojny, że spytałem Świerczewskiego o proces wybierania nowego szkoleniowca. Interesowało mnie, czy rozpoczął się jakieś 5-6 tygodni temu, bo mniej więcej wtedy Marek Papszun miał zdradzić mu swoje plany, czy znacznie wcześniej, a po telefonie Papszuna po prostu przystąpiono do rozmów. No i okazało się, że ta druga opcja jest bliższa prawdy. Nowy trener Rakowa to nie będzie gość desperacko złapany, bo nagle trzeba było szukać, tylko człowiek, jak to zresztą określił Michał Świerczewski, z poprzedniej rekrutacji. Jak się domyślam, prześwietlony pod kątem pracy w Rakowie już wtedy, gdy Legia rozpoczęła publiczne umizgi do Marka Papszuna i trzeba było się zabezpieczać. Dlatego z jednej strony oczywiście jestem ciekaw, kto poprowadzi Raków, z drugiej spokojnie czekam, bo nie spodziewam się wypalenia w stylu Arki Gdynia, która nagle wzięła Ryszarda Wieczorka, przy całym szacunku do tego trenera i jednoczesnej wątpliwości, jak on może rozwinąć swój nowy zespół. Świerczewski, nawet jakieś 3-4 godziny temu przed tym nagraniem, bo wtedy właśnie mieliśmy okazję porozmawiać, powtórzył zdanie, które już wcześniej mówił. Piłka nie różni się od biznesu. W obu działalnościach sukces oparty jest na zatrudnianiu odpowiednich ludzi. Świerczewski bada ich pod każdym względem, by być pewnym, że ryzyko pomyłki będzie minimalne. Rzecznik Rakowa powiedział mi dziś na korytarzu, że nawet na tak niestrategiczne dla sportowego sukcesu stanowisko jak jego, właściciel klubu kupił sobie o tydzień więcej czasu na decyzję, bo zadzwonił po umówionych 2 tygodniach i poprosił jeszcze o 7 dni na namysł. Moja rozmowa z Michałem Świerczewskim, o której tutaj wspominam, odbyła się zaraz po konferencji prasowej i miałem na nią ledwie kilkanaście minut. To niewiele, bo zazwyczaj jak się umawiam na wywiady, to przynajmniej na jakąś godzinę, półtora. Tutaj wiadomo, lekko na spontanie, trochę na gorąco, pod presją innych redakcji, które też przyjeżdżając do Częstochowy chciały zrobić jakiś materiał. Ale usiedliśmy w czymś przypominającym wyciszoną budkę telefoniczną i od razu miałem pewność, że gadam z mega konkretnym facetem, który przede wszystkim nienawidzi sprzedawania ściemy, a jeśli nie chce odpowiedzieć na jakieś pytania, to mówi wprost, że nie może. Bardzo fajnie opisał, jak wyglądał moment poznania decyzji Marka Papszuna. Panowie dyskutowali od jakiegoś czasu nad kontraktem, bo to naturalne, gdy umowa kończy się z nowym sezonem. Umówili się na telefon na konkretny dzień, a gdy Świerczewski zadzwonił do Papszuna i usłyszał, że to koniec, w następnych 2 dniach podjął jeszcze 2 próby namówienia trenera na zmianę decyzji. Podjąłem się oczywiście po usłyszeniu tej informacji jeszcze jednej próby przekonania Marka, czyli żeby poprosiłem o przemyślenie tej decyzji i następnego dnia podjąłem się ostatecznej próby przekonania Marka do zmiany zdania. Niestety obie zakończyły się niepowodzeniem. Możemy się domyślać, że łapał się różnych argumentów, także finansowych. A Michał Świerczewski, co widać w tym sezonie, gdy przedłuża kontrakty z wszystkimi gwiazdami, sukces sportowy stawia nad wydanymi pieniędzmi. Papszuna jednak nie przekonał, więc jeszcze mocniej wyłania się obraz totalnej chęci trenera do przynajmniej tymczasowego zawieszenia czapeczki z Daszkiem na kołku. W życiu bym nie podejrzewał, że teraz odejdzie do innego klubu z dużymi możliwościami, bo po pierwsze, stanowiska w Legii czy Lechu są już obsadzone, a po drugie, czemu miałby to ukrywać przed Świerczewskim, który w ciągu tych 7 lat stał się jego przyjacielem? A skoro potrzeba przerwy jest tak wielka, to mi pozostaje Papszunowi tylko przyklasnąć. Jak mawia Paulo Coelho, piłka to tylko piłka, a życie to aż życie. Już abstrahując od Papszuna i jego odejścia, Świerczewski mówił mi wiele ciekawych rzeczy, o których warto tutaj wspomnieć. Poruszyliśmy na przykład temat sprawozdania finansowego, które w przypadku Rakowa biło po oczach kolorem czerwonym i roczną stratą w granicach 20 milionów złotych. Właściciel klubu przyznał wprost, że ta strata była, uwaga, bo to może zaskakiwać, zaplanowana. Trochę większa niż powinna być ze względu na to, tu też cytat, nieudolności w niektórych obszarach. Chodzi konkretnie o pozyskanie zbyt małej liczby młodych piłkarzy oraz o to, że tych, których pozyskać się udało, nie rokują tak
tak dobrze, jak deklarowano. Świerczewskiego martwi też to, że przy tak dużej stracie nie kupiono do klubu zawodników, którzy w przyszłości mogliby przynieść zysk. Więc to nie jest tak, że Rakowowi wszystko się udaje, ale akurat ten klub przynajmniej jest tego świadomy i, jak wynika ze słów właściciela, pracuje nad tym, by sytuacja się nie powtarzała. I jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się dość interesujący. Michał Świerczewski przyznaje wprost, że powoli dostrzega już ścianę, do jakiej dochodzi jego klub. Oznacza to mniej więcej tyle, że po dotarciu do niej Raków już się nie rozwinie. Że może wciąż grać oczywiście na bardzo wysokim poziomie, może nawet seryjnie zdobywać Mistrzostwa Polski, ale pewnych barier już nie złamie. Że gdy kluby jak Lech, Legia czy Wisła Kraków będą zawsze miały niemal nieograniczone możliwości stawania się lepszymi, Raków będzie tkwił w miejscu, w którym przykładowo w Bułgarii jest Ludogorets Razgrad. Czyli klub lokalnie świetny, ale w Europie raczej bez sezonów, gdzie w każdym następnym robił lepszy wynik. Nie brzmi to jakoś mega optymistycznie dla kibiców Rakowa, ale po pierwsze, dobrze wiedzieć, że w Częstochowie twardo stąpają po ziemi, a po drugie, zawsze sukces to jest sukces. Nawet jeśli tylko krajowy, a tych Raków wciąż jest głodny. I myślę, że dzisiaj moje odejście nie rodzi tu żadnego zagrożenia, bo najważniejsza osoba siedzi obok i ona jest gwarantem dalszych sukcesów Rakowa i tego, że klub się będzie rozwijał. I to jest dla was wszystkich najlepsza dzisiaj informacja, że to odchodzę ja, a nie Michał. Ten odcinek nagrywam dosłownie prosto po wyjściu z pociągu, więc nie będzie dłuższy, choć wydaje mi się, że parę konkretów i tak padło. Być może będzie okazja zrobić małą dogrywkę, gdy poznamy nazwisko nowego trenera Rakowa, którego praca będzie tym bardziej ciekawa, bo przecież wielu kibiców w Polsce stawia znak równości pomiędzy Rakowem a Markiem Papszunem. Na zasadzie nie będzie Papszuna, nie będzie takich wyników. No to zobaczymy. Ja tylko pamiętam, że podobnie mówiło się o Rakowie i Iwim Lopezie, a jak widzieliśmy już parę razy w tym sezonie, na przykład w meczach w Gdańsku i Wrocławiu, Raków bez Iwiego w składzie był w stanie nawet gromić tamtych rywali. Czeka nas zatem mega ciekawy sezon za rok i tym akcentem na dzisiaj sobie skończę. Trzymajcie się.